Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i dzisiaj chciałem wam pokazać, powiedzieć kilka słów na temat czołgu, bardzo fajnego czołgu, gdyby nie próżność i lenistwo wargamingu. A mianowicie chodzi tutaj o 121 chińską. Czołg średni oczywiście poziomu 10. Powiem wam tak, ten pojazd na PC-cie zupełnie inaczej jest przedstawiony, z tego względu, że ma lepszą depresję, działa, to jest bardzo ważne. Tutaj jest naprawdę śmieszna wartość, z tego względu, że mamy tylko 3,5 stopnia. Jest tak cholernie niewygodnie nim grać czasami, że naprawdę wymusza od nas kombinowania strasznego, wybierania sobie, wyszukiwania zupełnie innych miejscówek, tak żebyśmy mogli to działo położyć. Powiem wam, że pojazd bardzo lubię, z tego względu, że jest to najlepsza alfa na wszystkich medach 10 poziomu, czyli 440 na strzał. Średnio medy 10 poziomu mają 390, tutaj mamy 440. Działo jest, można powiedzieć, takie same jak w 113. I te działa są naprawdę dość fajne. Tutaj, jeżeli chodzi o penetrację, też nie jest zła, bo mamy 258 na pocisku premium, aczkolwiek są tutaj hity aż 340, tak więc bardzo fajne wartości. Ale powiem wam, że tak, patrząc na właśnie opuszczanie działa i w porównaniu do innych medów, o wiele, wiele ciężej się gra. Czasami to działo potrafi być toporne. Wiadomo, jest to 122, dość potężne działo jak na czołg średni. Przy czołgu ciężkim jest zupełnie inaczej się gra, aczkolwiek grając 113 też nie możemy sobie zbytnio pozwolić na podjeżdżanie do przodu, z tego względu, że pojazd jest dość miękki, można powiedzieć, że taki medowaty ciężar. I ostatnio właśnie zacząłem grać 121, powoli sobie wbijam odznaki biegłości na nim. Przyjemnie mi się gra, aczkolwiek mówię, czasami jest tragicznie, z tego względu, że to opuszczanie 3,5 stopnia działa. Jest totalnie frustrujące. Patrząc na Wargaming, co robi po prostu czasami z tą grą, no to woła o pomstę do nieba. Wprowadzają nam różne inne dziadostwa, jakieś składaki, jakieś nie wiadomo co, a nie zajmują się po prostu pojazdami, które należałoby poprawić, choćby nawet Patton. Aczkolwiek pojazd nie jest zły w porównaniu do 121, ale jeżeli popatrzymy na wersję PC-towe pojazdów, no to zupełnie one inaczej, można powiedzieć, są brane pod uwagę. I na PC-cie 121 posiada minus 5 stopni. Można było wtedy powiedzieć, że taka sama jest wartość na T6-2, czy właśnie na obiekcie 430. I przyjemność z gry na pewno byłaby tym pojazdem zdecydowanie lepsza. A druga sprawa, dlaczego właśnie pojazd zapomniany? Ano dlatego, że rozgrywając nim bitwy i ogólnie nie tylko nim, ogólnie na dziesiątkach, tych pojazdów praktycznie nie widać. Można powiedzieć, że są zapomniane, a szkoda, bo naprawdę można by było tutaj delikatnie go zmienić, jego parametry, i pojazd zdecydowanie odżyłby. Mieliśmy kiedyś taki przypadek właśnie, jeżeli chodzi o STA 2, była to, znaczy jest obecnie nawet dalej, przecież czołg premium, gdzie tam ta wartość, jeżeli chodzi o mobilność, zresztą nie tylko ten pojazd, ale tutaj akurat wspomniałem o właśnie STA 2, ten pojazd też domagał się buffa. W końcu Wargaming postanowił nas zachwycić, no i dostała STA 2 potężnego buffa do mobilności, zresztą i nie tylko, i zupełnie inna jest gra. Takich pojazdów można by wymienić na palcach jednej ręki, albo no może na dwóch, nie, chociaż nie, bo tam jeszcze Luwe był, też dostał troszeczkę zmian, tak samo jest jeszcze ten brytyjski med 8 poziomu, też w czołg premium 42 02. Tak więc nie wiem, dlaczego, patrząc na inne właśnie pojazdy, a już nie wspomnę właśnie o tych najwyższych tierach, czyli dziesiątych, kompletnie one nie są, można powiedzieć, brane pod uwagę, jeżeli chodzi o jakieś tam zmiany, o buffy czy o nerfy, a tylko i wyłącznie Wargaming tutaj wprowadza nam takie pojazdy, gdzie jak najwięcej może zarobić. Ja to rozumiem, to jest kasa, żywa kasa, ale
Pojazdy drzewkowe kompletnie tracą moim zdaniem sens. Naprawdę najbardziej właśnie widać tą różnicę na 8 poziomie, gdzie te ósemki dużo, dużo bardziej odstają właśnie od czołgów premium. Na szczęście jeszcze na 10 czegoś takiego nie mamy. I patrząc właśnie na ten pojazd, 121 i na przykład choćby nawet na tą mapę, tutaj naprawdę trzeba było się sporo nagimnastykować, żeby tym pojazdem dość komfortowo sobie pograć, z tego względu, że staram się zawsze wybierać takie miejscówki, gdzie jestem do nich przyzwyczajony. To nie jest też z jednej strony dobre, ale bardzo, bardzo właśnie często, tak jak teraz właśnie w tym przypadku, tak jak widzieliście, nie mogłem opuścić działa, kompletnie nie mogłem opuścić działa. Mam nadzieję, że kiedyś ten pojazd dostanie buffa i powrócą te pojazdy na pola bitewne. Jest na PC-cie chyba, można powiedzieć, że troszeczkę podobny właśnie tam obieg 430U z takimi samymi uszkodzeniami, ale depresja, właśnie opuszczanie działa jest minus 5 stopni. No nie wiem dlaczego tutaj akurat właśnie nam 121 nie polepszą delikatnie. Tutaj nie oczekujemy nie wiadomo czego, delikatnie chociaż po prostu jakieś tam zmiany wprowadzić w tym pojeździe i podejrzewam, że wiele z nich wróciłoby na pola bitewne, gdzie tak naprawdę obecnie królują radzieckie medy. Tutaj raczej nie ma jakichś tam większych złudzeń, że radzieckie pojazdy są moim zdaniem najlepsze, bardzo dobre działa, bardzo szybkie pociski. W porównaniu na przykład tutaj na właśnie 121 pocisk leci 1000 metrów na sekundę, gdzie przykładowo w takim obiekcie 140 1500 tam chyba z groszem nawet dokładnie. No i jest spora różnica ogólnie w samej grze. Tak więc cóż, nic innego nie na mnie przyszło, jak tylko i wyłącznie czekanie na łaski wargamingu. A ja powoli będę sobie cały czas wbijał odznaki na tym pojeździe, bo naprawdę dość przyjemnie mi się gra. Musimy bardzo ostrożnie nim grać, z tego względu, że nawet ten pancerz, gdzie on tutaj patrząc na parametry podaje nam... Statystyki podają nam, że niby jest ok, ale tak naprawdę powiem wam, że dość spora wieża. Z przodu mamy 240, ale wszystko praktycznie ten pojazd łapie. Nie ma jakiegoś tam większego problemu z przebiciem właśnie 121 w wieżę. Czasami zdarza się, że coś tam potrafi odbić. Druga sprawa. Czy mamy tutaj czas celowania, gdzie przykładowo te radzieckie medy mają dużo, dużo lepszą wartość. Tutaj mamy aż 2,70. Niektóre czołgi ciężkie na 10 poziomie takich wartości nie mają, gdzie tutaj mamy no jednak dużo, bardzo dużo można powiedzieć, 2,70 to jest sporo. Musimy używać albo skupiaczki, albo po prostu grać na racjach, tak żeby te skupianie działa nam zdecydowanie poprawiło się. Ogólnie pojazd fajny, mi się nim bardzo fajnie gra. Mimo tego, że ich nie spotykamy wiele w bitwach, chciałbym tym pojazdem wbić te 3 odznaki biegłości i można powiedzieć, że postawiłem sobie dość wysoko poprzeczkę, z tego względu, że też nie jest łatwo nim grać. Ale ta alfa naprawdę budzi respekt i jeżeli komuś sprzedamy bułę za ponad 500, to naprawdę cieszy. Tutaj przeładunek wiadomo będzie dłuższy, mimo to nie jest aż to mocno tak uciążliwe, bo jednak ta alfa robi niezłą robotę. Tak więc taki można powiedzieć króciutki film zaczynając, o piękne odbicie, zaczynając nowy tydzień. I chyba tyle, tak chciałem sobie trochę z wami pogadać i przypomnieć właśnie pojazd, którego naprawdę bardzo, bardzo rzadko możemy zobaczyć na polach bitewnych World of Tanks. To by było na tyle, oczywiście dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia, hej!